To jest salon dziennikarski, audycja współtworzona przez Radio Warszawa 106,2 na Mazowszu, portal w polityce.pl. Jesteśmy w studiu telewizji w Polsce. Witam gości, którzy przyjęli zaproszenie do programu, do debaty w Wielką Sobotę. Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu w polityce.pl. Dzień dobry. Bogumił Łoziński, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Gość Niedzielny. Dzień dobry, witam państwa. Redaktor Marek Formela, redaktor naczelny Gazety Gdańskiej. Dzień dobry państwu. Naczelne towarzystwo, można powiedzieć. Witam serdecznie, witam redaktorów. Święta Wielkiej Nocy, Triduum Paschalne i ciekawy film ksiądz Waldemar Cisło z Grobu Pańskiego nadesłał, więc wyemitujmy, posłuchajmy też zapisu dźwiękowego. Drodzy przyjaciele pomocy Kościołowi w potrzebie, z tego wyjątkowego miejsca na Wielki Tydzień refleksji, zadumy, modlitwy, życzę nam wszystkim głębokiego przeżycia Triduum Paschalnego. Krzyża, zdrady, ustanowienia sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. To wszystko będziemy omadlać, przeżywać. Tego przesłania Bożego pokoju, z tego tak pięknego i ważnego dla nas miejsca. Wszystkim nam życzę. Ksiądz Waldemar Cisło, Bazylika Grobu Pańskiego. Ale emocje polityczne potężne. Jak zatem odnaleźć tutaj tajemnicę świąt Wielkiej Nocy? Jak znaleźć czas na wyciszenie, przeżycie religijne? Bo, no bo wciągają nas te bieżące wydarzenia. Macie jakiś sposób? Rodzina. Ja myślę, że taka perspektywa wiary jest jedyną słuszną w tym momencie, dlatego że no mamy do czynienia już z wtargnięciem wręcz no takiego momentami przemocowego państwa w obszar naszej wiary, w obszar naszej religijności. Doświadczyliśmy tego w Wielkim Tygodniu, kiedy no do domów polityków po prostu służby weszły siłą, weszły również do klasztorów, do seminarium. Wielki Czwartek została decyzja sądu o wtrąceniu do aresztu księdza Michała Olszewskiego. Pytanie, bez względu na to, jak wygląda to śledztwo, nie znamy jego szczegółów, nie wiemy, kto, na kim ciążą, jakie zarzuty, bo to też jest bardzo mgliście podawane. Pytanie, czy tak mocne siłowe przepychanki, takie narzędzia, których użyło państwo, było uzasadnione. To jest jednak kapłan, ksiądz Michał Olszewski, on tworzy taki wielki ośrodek pomocy, tam naprawdę budowa trwa, to naprawdę istnieje. No a znamy przypadki sytuacji, w których naprawdę ludzie, no, na których ciążą potężne zarzuty, chociażby kryminalne czy zbrodnicze, no, nie są wtrącani do aresztu, prawda? Sąd rezygnuje z tego środka zapobiegawczego. Ja myślę, że to jest taka wybrany kozioł ofiarny, akurat pasował do tezy, którą wysuwali przed wyborami opozycja, że ten Fundusz Sprawiedliwości, tam się dokonują jakieś dziwne rzeczy, no przekręty, prawda, polityczne, aczkolwiek no Kościół nie jest polityczny. Ja się chciałbym trochę dłużej zatrzymać na tym przypadku, dlatego że po pierwsze, no odkąd ten rząd jest u władzy, to jest wyraźny taki pójście na zwarcie z Kościołem i w ogóle z religią, z ludźmi wierzącymi. Można taką tezę postawić. Można taką tezę postawić. Ale to tylko retorycznie, czy coś naprawdę? Nie, no są takie sytuacje. No jest in vitro, które zostało finansowane. Wiadomo, że Kościół no, uważa, że nie powinno się tej metody stosować. Leży na stole tabletka dzień po i zdaje się, że chyba ostatni dzień dzisiaj jest, czy prezydent ją podpisze, czy nie. Na następnym posiedzeniu Sejmu mamy czwarty to jest taki karny, projekty liberalizujące ustawę aborcyjną. Zresztą wszystkie niezgodne z konstytucją i marszałek Sejmu popełnił duży błąd, powinien przesłać je do Komisji Ustawodawczej, która ocenia zwykle takie rzeczy i ona by wyrzuciła te raporty, te projekty. Też się będzie ważyć, czy któryś z nich nie zostanie przyjęty. Wyrzucenie, zmniejszenie religii, jedna godzina zapowiedź, ale już, i to jest według mnie bardzo takie skandaliczne, już jest rozporządzenie, że stopień z religii nie będzie się wliczał do średniej. Tak. Podczas gdy uczeń, to jest rzecz nieobowiązkowa i uczeń ma
wiele przedmiotów nieobowiązkowych. Niektórzy chodzą na łacinę o 7 rano, niektórzy mają jakieś inne obowiązkowe i to się wlicza, dlatego że uczeń wykonał pewną pracę dodatkową. Więc dlaczego czyli ma to się... jest nie tyle jest rodzaj przywrócenia jakiejś normalności, ale dyskryminacji. Tak. Marek Formela, czy też patrząc z punktu widzenia no, redaktora naczelnego Gazety Świeckiej, prawda? Czy uważasz, że ta teza o tym, że tutaj władza no chce jakoś Kościół doświadczyć, może tak to ujmijmy, że ona jest uprawniona? A wydaje mi się, że tak, dlatego że jednak jest w polskim zwyczaju, obyczaju, tradycji taki rozejm społeczny w okolicach ważnych świąt, które nawet jeżeli osoby są niewierzące, to szanują jako czas pewnej wspólnej refleksji. No w różnych wymiarach, w różnych rodzinach, w różnych azylach społecznych te święta są przeżywane. I było zwyczajem, że władza nie przerywała, czy nie wnosiła niepokoju społecznego w tym okresie. To jest rzecz zupełnie nowa. To pokazuje, że to zacietrzewienie i to przekraczanie granic dotyczy także pewnego polskiego sakrum. I coach tego projektu politycznego, dokonujący tych różnych wyborów, które mają następnie praktyczne, dokuczliwe, często obraźliwe dla demokracji skutki, zabiegał o ślub kościelny, kiedy Kościół był mu potrzebny jako rekwizyt w wyborach prezydenckich. No to jest tym bardziej zastanawiająca metamorfoza środowiska, które Kościół Łagiewnicki traktował on wówczas jako swój azyl, a dzisiaj traktuje ten polski zwyczaj, tą polską tradycję i te święta, które są głęboko wrośnięte w życie wielu polskich rodzin, żeby nie powiedzieć prawie wszystkich polskich rodzin, traktuje ten zamach jako zupełnie naturalny refleks swojej polityki. Po prostu narzędzie polityczne. Narzędzie polityczne. Mamy problemy, nie dowozimy obietnic, to, no to może biskupom po głowie. Tak. Ja tylko jedno zdanie dodam, bo przecież to nie zdarzyło się tylko teraz. Od samego początku ta koalicja 13 grudnia zapowiada i ma to w programie wyborczym, że będzie atakować Kościół. Obecny minister Nitras twierdził, że to opiłowanie katolików z przywilejów ma służyć temu, żeby więcej żeby więcej nie podnieśli głów. Mówił o tym, że Kościół trzeba ukarać. My musimy im pokazać, gdzie jest ich miejsce, a wszystko po to, żeby Kościół stał się, katolicy stali się mniejszością. Ale jeszcze jedna rzecz. Teraz przeżywamy ten wielki tydzień, zresztą w wielki wtorek, kiedy były, no właśnie, te najazdy służb na domy posłów objętych jednak immunitetem. Roman Giertych napisał Wielki Wtorek, tak prześmiertnie, tak, prawda? Więc to jest mocno uzasadniony ten termin, ten Wielki Czwartek z księdzem Michałem Olszewskim też, ale przypomnijmy jedno, co było przed Bożym Narodzeniem? Wjazd do Telewizji Polskiej, atak na media. Teraz przed Bożym przed Zmartwychwstaniem Pańskim mamy... Czyli co, taki temat na święta dla Polaków podrzucają do rozmów? Pytanie do... Nie wiem, czy tylko do rozmów, czy przypadkiem nie jest to wybranie konkretnego momentu, żeby ciszy. Jeszcze bardziej zdławić ludzi. Też, żeby... I też ten język, jaki tu może niekoniecznie politycy, ale media przyjmują, no na przykład arcybiskup Tadeusz Wojda, nowy przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, bardzo spokojny, taki człowiek naprawdę umiarkowany, środka, no nie ma na koncie niczego, co można by mu zarzucić, a mimo wszystko uruchomiony taki język pogardy, nawet agencja AFP opublikowała na cały świat taki reportaż, że to jest dowód na to, że Kościół w Polsce jest nad przepaścią. Bogumił Łoziński, w Gościu Niedzielnym przeczytałem twojego autorstwa bardzo ciekawy wywiad z arcybiskupem Tadeuszem Wojdą. Jaki obraz przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski się z tej rozmowy wyłania? Znaczy tak, no niewątpliwie arcybiskup jest człowiekiem wierzącym i jest człowiekiem blisko Pana Boga, dlatego że w tym wywiadzie on często, ja pytam go o problemy społeczne, polityczne, on często się odwołuje właśnie do takiego jakby innego porządku i że jakby Kościół no jest jednak, mimo że jest stworzony przez ludzi, jest inną rzeczywistością i jest taki bardzo spokojny w tym i widać, że jest bardzo silny dzięki właśnie wierze.
jest przekonany do swoich racji i z tego, co się jakby jeszcze dowiedziałem, bo wiem, że jeżeli jest do czegoś przekonany, to trwa przy tym mocno. Tam padło też takie pytanie, które mu zadałeś, no, robią z księdza w mediach taki beton kościelny. Beton, tak, co odpowiedział? Tak. On powiedział, że on jest człowiekiem Pana Jezusa i wierzy w Boga, jest człowiekiem wiary, więc jak ktoś to uważa za beton, no to nie będzie tego komentował. To rzeczywiście jest tak, że normalny biskup, który się modli, który jest bardzo dobrym ojcem wobec księży, bo oni bardzo go cenią, okazuje się, że jest betonem według liberalnych mediów, bo jest wierzący, bo rzeczywiście on nie ma na koncie jakichś dużych takich wystąpień, które by się odbiły echem. No tam jest ten marsz, ale to też było w dużym stopniu onerowców i marsz życia, tak. Życia, to się też było tam w dużym stopniu zmanipulowane, bo to chodziło troszkę co innego. To jest bardzo, więc ja jestem ciekaw, jak on jakby poradzi sobie, jak on będzie poradzi z rozmowami z rządem, jeśli w ogóle dojdzie, bo też w tym wywiadzie jest ciekawa informacja, mało kto sobie zdaje, że ten rząd mimo wielokrotnych próśb Kościoła, jeszcze poprzedniego przewodniczącego arcybiskupa Gądeckiego, nie spotkał się z przedstawicielami Kościoła i oni proszą i jest brak reakcji w ogóle. A ta wizja Kościoła, który w Polsce tu się kończy, coraz mniej powołań, no właściwie zamykane seminaria, laicyzacja młodego pokolenia, po części pewnie prawda, ale czy uważasz, pytam Marzenę Nykiel, że to, co tak radośnie opisują zachodnie media, że to się dzieje? No, zobaczymy w trakcie Świąt Wielkiej Nocy tłumy Polaków w kościołach, może mniejsze niż kiedyś, ale wciąż. Na pewno jest jakieś osłabienie postaw takich bardzo jednoznacznych, katolickich. Wpływa na to no, cała rewolucja kulturowa, która bardzo boleśnie nas dotyka. Natomiast myślę, że wciąż takie myślenie o tym, że Kościół katolicki w Polsce już się wypalił, to jest jednak cały czas myślenie życzeniowe i bardziej chce się zaprojektować. Raczej chce się taka niecierpliwość w tym jest, no kiedy wreszcie tak, się skończy, tak, ale pójdziecie śladem Zachodu, prawda? Ale skoro jesteśmy w klimacie Triduum Paschalnego, to myślę, że warto sobie zdać sprawę, że od nas naprawdę ogromnie wiele zależy, dlatego że opinia publiczna jest kształtowana poprzez wiele czynników, również przez taki czynnik wyłączania nas z debaty publicznej. Jeśli pozwolimy się wyłączyć, to powstanie fałszywy obraz większości ludzi właśnie zliberalizowanych, zateizowanych, zupełnie niechcących mieć żadnej więzi z Kościołem. Więc grzechem zaniechania jest również milczenie. I czasami diabeł bazuje na takich lękach, żeby nas wyłączyć. Wspomnieliśmy już w trakcie tej części naszej rozmowy to wejście służb do domu Zbigniewa Ziobry i kilku innych polityków, ludzi związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Minister Zbigniew Ziobro przerwał milczenie, udzielił kilku wywiadów i w jednym z nich opowiadał, i to jest też taki może temat do refleksji, co się działo, gdy był w szpitalu w Polsce. To, co mi tam spotkało w tym szpitalu, ten hejt, który tam trafił do szpitala, ale hejt, który został też skierowany do lekarzy. Widziałem, kiedy rozmawiałem z świętej pamięci profesor, widziałem jej, że będzie przerażenie tym, co jak to zobaczyła. Ona była lekarzem, jestem prokuratorem generalnym. Po mnie może powiedzieć, no takie, nie takie sytuacje nie przestraszą. Natomiast no, uznałem, że nie chciałbym, aby lekarze byli straszeni z tego powodu, że mnie leczą w Polsce rządzonej przez Donalda Tuska. I podjąłem trudną decyzję o leczeniu za granicą. Gdzieś w tych emocjach niektórzy zaszli chyba bardzo daleko, pytam Marka Formele, no bo jakoś tracimy człowieczeństwo, mam wrażenie. Może ktoś nie lubić Zbigniewa Ziobro, może mieć poczucie, że nie wiem, no, niech ktoś wierzy, że on tam łamał prawo, konstytucję, no można w różne rzeczy w polityce wierzyć, ale zawsze choroba człowieka, jego pobyt w szpitalu były jakimś sakrum. Były czymś, co no może sakrum to złe słowo, ale były czymś, co wyłączało to taką debatę. Co się, Marku, dzieje z nami, z naszą wspólnotą, że teraz w szpitalu hejt na chorego człowieka, który ma raka, ktoś urządza, że to tak przebija, no tak, przez te mury szpitalne, to, przez kitle lekarzy. Tak, bo to się wydarzyło zanim jeszcze ta dramatyczna wypowiedź ministra Ziobry o tym, co się działo w szpitalu, to się działo przed tą tak zwaną rewizją czy przeszukaniem. To są momenty, w których Zbigniew Ziobro
stanął do walki ze śmiertelną chorobą, więc no, wydaje się, że w Polsce nie lubię tego słowa i nie używam słowa hejt, bo go czasami używamy po to, żeby podnieść rangę różnych złośliwości, a to jest, mamy słowa polskie, którymi powinniśmy się odnosić do takiej sytuacji. No, to jest to próba zaimplementowania w Polsce takiego stałego pręgierza, pod którym będą stawiani przez władze ludzie, których nie znosimy, ludzie, których nie lubimy. Będziemy odcinali i różne pędy, żeby pozbawić ich, czy wpędzić ich w samotność, to o czym powiedziała Marzena, tą taką czeluść, w której beznadzieja, w której środowisko dookoła jest środowiskiem alienowanym, w tym przypadku wobec własnego chorego podopiecznego, no to jest przejaw barbarzyństwa, którego jesteśmy w tej chwili świadkiem, którego przyczyny moim zdaniem niestety wynikają wyłącznie z eskalowania sporu politycznego, w którym konkurent polityczny przestaje być traktowany jako człowiek, który ma inne poglądy i realizuje inną politykę. No sam fakt też tego przeszukania w mojej ocenie i w ocenie też wielu poważnych prawników, na których można się powołać, był dokonany niezgodnie z prawem, bez zapewnienia obecności osoby, której przeszukanie dotyczyło. Podobno wiedzieli, że jest za granicą, ale więc co mieli zrobić? Pan poseł Ziobro powiedział, że jak gdyby powziął wiadomość o tym wejściu na podstawie systemu powiadamiania jego prywatnego monitoringu, zatem no, nikt mi nie powie, że prokurator czy też ABW nie była w stanie ustalić tego numeru i powiadomić ministra o takim zamiarze. No chyba ten telefon to mają wszyscy dziennikarze w Polsce. W prokuraturze. Jest w każdej prokuraturze, więc była szansa i na albo na przywołanie, albo na ustanowienie sąsiada. No, są... Tak, to chodziło o to, żeby był jakiś świadek. Tak, no, dobrano ministra Ziobrę moim zdaniem z cyniczną precyzją, uznając, że jest to polityk, który budził wiele negatywnych emocji, że był zaangażowany w wiele trudnych operacji o różnej skali skuteczności, że mógł być dobrym symbolem ekipy, która odeszła i który będąc w rozmaitych konfuzjach z różnymi członkami rządu, nie mógł liczyć, tak zakładano, na pełne wsparcie środowiska, z którego się wywodził. Więc według mnie było to chirurgiczne, podyktowane cynizmem partyjnym, politycznym, uderzenie ekipy Donalda Tuska, który kołczuje tą ekipę w tym jednym kierunku, bo w innych nie jest w stanie, i uczyniono z pana Ziobry, dotkniętego śmiertelną chorobą, także ofiarę politycznej. Rzucono go na żer po to, żeby pokryć własną nieudolność w innych wymiarach działalności tego rządu. Dlaczego, podgrzano emocje. Dlaczego to ma być tak emocjonalne? Dlaczego to ma być tak twarde, brutalne? No, rządzi ta koalicja, prawda, spokojnie, ma większość w Sejmie, wzięli władzę, coś naobiecywali, nawet sporo. No to jest w ogóle, jeżeli mogę jeszcze jedno zdanie. Po co im te emocje? Ten dramatyczne najście z wyważaniem drzwi, no ono nie odpowiada dyrektywom przeszukania, które ma być celowe, czego nie wiemy, no ale zakładamy, że było celowe, zakładamy dobrą wolę, ale powinno być humanitarne, proporcjonalne, pełne umiaru. No przypomina mi się wczorajsza moja rozmowa z dziennikarzem Gazety Gdańskiej, który w latach 80. działał w opozycji, ilekroć miał przeszukanie prowadzone przez funkcjonariuszy SB, a był sam w domu, to kazano mu przywołać sąsiada, sąsiadkę. Tamta skorodowana władza lepiej respektowała prawa osoby przeszuki. Są no, takie przypadki. Były też przypadki, że katowali też ludzi, więc warto w trakcie powiedzieć przesłuchań. No, ja bym raczej to pytanie postawił w tej formule. Czy obowiązuje w Polsce jeszcze konstytucja i prawo? No właśnie, bo to jest, to jest najbardziej niepokojące. No konstytucja nie. Bo jeżeli weźmie się pod uwagę zapisy konstytucji i prawa, które obowiązuje, jest spisane, i działania, głównie tutaj ministra sprawiedliwości, ale też ministra Sienkiewicza wcześniej, to wygląda na to, że nie obowiązuje. Co więcej, wprost o tym mówią, bo na przykład premier Tusk tam w którymś momencie zapowiedział w takim oświadczeniu, że będzie na temat właśnie aborcji, rywalizując z lewicą, że ten Trybunał Konstytucyjny to jest nieprawny, jego orzeczenia są nieważne, w związku z czym w Polsce nie jest zabroniona przesłanka eugeniczna. Czyli on postawił się jako
organ rządu, prawda, jako władza wykonawcza w roli władzy już nie tylko sądowej, ale on konstytucyjny. I to jest to samo, jeśli chodzi o to wejście. Tam jeszcze jest problem, że poseł ma immunitet, jest dyskusja, czy on dotyczy osoby. Teraz jest interpretacja, że tylko osoby, ale kiedyś, jeszcze 2 lata temu, pan minister Bodnar na przykład, tam zabierając głos jako rzecznik praw obywatelskich, mówił, że ten immunitet dotyczy też i mieszkania, i przedmiotów, bo one mogą właśnie, tam chodziło może to był inny minister Bodnar, inny Adam Bodnar, inny profesor Bodnar. Nie wiem, się tam profesor Piotrowski, jeżeli immunitet nie dotyczy osoby i jego miejsca zamieszkania, jego siedziby, to jest instytucją bezwartościową, tak? Nie ma immunitetu tak naprawdę. Ja tu chcę jeszcze jakby... No niestety tak jest w Polsce, że od pewnego czasu taką rzeczą, która porządkuje naszą sferę polityczną, jest nienawiść. Po prostu nienawiść. I jak z tego wyjść? Dominujące partie polityczne zauważyły, nie wiem, robiąc sondaże, że to się opłaca. I dlatego to napędzają. Ale czy to jest znak równości? I proszę zwrócić uwagę, że jest taka teza, że właśnie Donald Tusk nie tyle, że wygrał, ale objął władzę, ponieważ zdołał wzbudzić i w swoim elektoracie, i tych dwóch pozostałych partii właśnie tak dużą nienawiść, że tych głosów, że była wysoka frekwencja i że tych głosów było dużo. Czy tym się coś zrobi? No... Jeżeli się tego źródła nienawiści nie odejdzie z polityki, no to według mnie to będzie ciężko, bo to... Ale nie, to jest w ogóle pytanie, co może być źródłem nienawiści w kraju, który no, funkcjonuje w jakichś ramach demokratycznych. To znaczy to, że różnimy się poglądami, ubogaca naszą demokrację, a nie zubaża. Tak. To znaczy, że jeżeli otrzymujemy mandat do zarządzania, to wola polityczna dotyczy tego mandatu, ale nie obejmuje gorsetu prawnego, w którym państwo funkcjonuje. Ten gorset można zmieniać metodami, które w konstytucji są starannie opisane. Tak, ale jeżeli jest sytuacja, no mogę to powiedzieć, że Donald Tusk po 2010 roku ma olbrzymie pretensje do Kościoła, który według niego w sprawie katastrofy smoleńskiej stanął po stronie PiS. I on to bardzo osobiście odbiera. A ponieważ układ jest taki, że de facto Polską rządzi albo Donald Tusk, albo Jarosław Kaczyński na zmianę, więc sposób myślenia władzy w tej chwili narzuca Donald Tusk. I bardzo możliwe, że jego osobiste zranienie, bo tak to odbiera, i ta przemiana wobec Kościoła, bo to oczywiście, że można uznać, że to było strategiczne, ale też ja wiem jakby z tego bliskiego okręgu, że to go mocno jakby dotknęło, że wynika z jego osobistych, prawda, jakichś tam doświadczeń. I możemy się spodziewać dalszej eskalacji, takiego niepohamowanego ataku na Kościół. Przy kim Kościół, przy czym miał wtedy stanąć? No, stanął przy wiernych, którzy się gromadzili, modlili i którzy chcieli upamiętnić często Kościół, bliskich. Tak, Kościół stanął przy prawdzie, przy tej konieczności odpowiedzi na fundamentalne pytania. Tak, szacunku dla ciała, szacunku dla ofiar. Były takie homilie, które wprost w homiliach mu wskazywali, kto jest winny. I to było przekroczenie pewne. Ale kapłan ma prawo powiedzieć, jak uważa. No to jeżeli już tu zaczyna, władza zaczyna mścić się, bo ksiądz coś powiedział, to tak, jesteśmy chyba w epoce jednak nie tej, no, której chcielibyśmy być. Właśnie takiego głosu Kościoła wtedy potrzebowaliśmy, bo znikąd nie można było go usłyszeć. Media pełzały dopiero. Jest to, co zrobiono na... Bo my mówimy, że najmniejsze Ziobro, prawda, że to politycznie, prawda, jest Wielki Tydzień, to odciąga uwagę od słabości rządu, ale dla mnie to był też element takiej zemsty na znienawidzonym człowieku, dlatego że tak sformatowano ministra Ziobrę, że on jest przez ten część tego elektoratu znienawidzony, tego, który chce igrzysk. W jakiejś no i tego te igrzyska na ministrze Ziobro. Jesteśmy w sytuacji wojennej. Tutaj nawet przedstawiciele tej władzy nagle stają się takimi jastrzębiami, mówią, że mamy 2-3 lata, że trzeba się szykować. A na Ukrainie rzeczywiście to doświadczenie wojny, doświadczenie dla katolików, tak, doświadczenie cierpienia będzie w te święta Wielkiej Nocy szczególnie mocne, szczególnie odczuwalne. Biskup kijowsko-żytomierski Witalij Krywicki mówi o kapłanach, którzy są kapelanami na froncie. Tam na Ukrainie panuje trochę inny system, tam nie ma ordynariatów polowych wojska, tam kapłani służą ochotniczo, są przy jednostkach albo są w parafiach i dołączają
Ale tutaj ważne zdanie, które przy tej okazji biskup wypowiedział. Też mówimy księżom, że praktycznie na następne dziesiątki lat prawdopodobnie każdy duszpasterz musi być kapelanem. Bo dla każdego z nas duszpasterstwo, ono nie jest zwyczajne już. Bo jedna sprawa pochować na przykład naszego żołnierza, którzy zginął, nie? Naszych bohaterów. Duszpasterz pozostaje później z jego rodziną. A to na lata. Tak naprawdę. Albo na przykład ten sam żołnierz powróci do domu i będzie nosił na sobie te rany wojny. A tutaj jednocześnie konflikty na granicy, więc to doświadczenie ukraińskie, no mamy chyba z tym jakiś problem. Znaczy z jednej strony rozumiemy albo nie rozumiemy, bo tam nie jesteśmy, dramat narodu, który płaci naprawdę straszliwą cenę krwi. Tej na froncie, ale i ludzie wyjeżdżają, to też upływ, prawda? Jest demolowany, infrastruktura jest atakowana, to są straty moralne, też duchowe cierpienie. A z drugiej strony martwimy się o polskich rolników. I jak tu z tego wyjść? No, trwają te rozmowy w tej chwili rządowe na temat rolnictwa, ale no, Ukraińcy chcą te produkty wysyłać na Zachód, a my chcemy chronić swoje rolnictwo. To jest trudne do rozwikłania. Marek Formela, jakiś pomysł tutaj można znaleźć? No, dodajmy jeszcze, że częścią tego skomplikowanego obrazu jest gigantyczny eksport zboża z Rosji, która ma ostatnie 2 lata niezwykle udane i zboże rosyjskie zalewa rynki światowe, obniża, wpływając na obniżenie cen. Rosjanie oferują zboże krajom afrykańskim albo za darmo, albo po $300 za tonę z transportem na miejsce, więc tych wątków w tej sprawie, której taką soczewką jest granica polsko-ukraińska, jest bardzo dużo, tym bardziej, że rzeczywiście instytucje brukselskie, bo już mówimy o tej Brukseli jako jakiejś wyroczni, co mnie doprowadza trochę do poirytowania, bo nie wiem, dlaczego sakralizujemy pozycję Brukseli, która nie jest arbitrem w tej chwili, tylko stroną różnych sporów i deformuje też interesy wielu krajów, czy adaptuje je do własnych potrzeb. Nie mamy w Brukseli miejsca, w którym ten skomplikowany węzeł byłby w sposób poważny rozstrzygany. Nadto Polski, ten zielony bezład, ta ciemnota, która jest elementem w tej chwili europejskiego dialogu, europejskiej opinii publicznej, docierająca też do debat samorządowych, komplikuje sytuację polskich rolników, polskiego państwa, które jak na razie też nie znajduje samodzielnie sensownej odpowiedzi. No właśnie, Waldemar Buda, były minister, poseł Prawa i Sprawiedliwości, w swoim wpisie w internecie twierdzi, że te rozmowy, z punktu widzenia polskich rolników, te rozmowy polsko-ukraińskie idą bardzo źle. Czy ktoś już zorientował się, na co zgodziła się Polska w handlu z Ukrainą? Całkowicie pominięto pszenicę, nie ma owoców miękkich. Jajka, kukurydza, drób, miód, cukier, kasza będą mogły wjeżdżać, chyba że tak zaleją rynek, że będzie można się poskarżyć do Komisji Europejskiej. Miało być zablokowanie importu wszystkich produktów rolno-spożywczych z Ukrainy, a jest poluzowanie obostrzeń. Dramat. To jest jasny sygnał dla rolników. Zwijajcie gospodarstwa. Produkcja jest nieopłacalna. Mocne słowa. Czy uzasadnione? Marzena Nekiel, która śledzi te rozmowy, tam zresztą tam jest dużo zwrotów akcji, jakieś zarzuty, że nasz wiceminister Kołodziejczak był w stanie niedyspozycji w trakcie tych rozmów. Ja rozumiem stronę ukraińską, to jak bardzo ona walczy i cierpi na wojnie, ale my wobec tego nigdy nie byliśmy obojętni, wręcz przeciwnie, jako pierwsi ponieśliśmy pomoc na Ukrainę i jako pierwsi alarmowaliśmy cały świat i wręcz momentami zmuszaliśmy do tego, żeby tę pomoc na Ukrainę wysłał, choć nie było to łatwe. Robił to zarówno pan prezydent Duda, jak i pan premier Morawiecki oraz inni przedstawiciele ówczesnego rządu.
Więc nie widzę, myślę, że to jest wręcz duża niestosowność mówienie nam, że nie pomagamy Ukrainie w chwili, kiedy my musimy chronić swój własny interes gospodarczy, interes naszych polskich rolników, którzy mają bardzo poważne problemy w związku z Zielonym Ładem i rozwiązaniami narzucanymi nam przez Unię Europejską. Ukraina jest od tego wolna. Co więcej, akurat od to ma przewagę konkurencyjną, tak, gigantyczną. Oczywiście. Po drugie, tam nie chodzi o interes ukraińskiego pojedynczego rolnika, tylko wielkich międzynarodowych firm, które po prostu wyzyskują tamte ziemie do tego, żeby realizować własne interesy. To wszystko może być prawdą, ale nie znosi tego poczucia Ukraińców, że płacą tak straszliwą cenę, że no, nie chcę powiedzieć, mają prawo wymagać od sąsiadów jakiejś empatii, ale że chcieliby tej empatii. Bogumił Łoziński, ty byłeś na Ukrainie przez kilka dni ostatnio. Ich punkt widzenia jest inny. Może najlepiej to oddają słowa takiego arcybiskupa Zori z prawosławnego, z ukraińskiego kościoła prawosławnego, cerkwi patriarchatu nie moskiewskiego, właśnie kijowskiego. Ukraińska cerkiew prawosławna. I no, on powiedział tak, że on rozumie, to jest bardzo skomplikowana sprawa, rozumie, że ta żywność może zniszczyć polskie rolnictwo i że to jest problem. Ale mówi tak, ale pomyślcie, jaki będzie prawdziwy problem, jak Rosjanie staną na waszej granicy. Ten problem już nie będzie taki ważny. To znaczy, oni uważają, że walka, którą toczą, i to jest tam bardzo silne takie przekonanie, jak się rozmawia, jest walką nie tylko o Ukrainę, ale też o Europę. No i trudno takiemu podejściu odmówić racji. I w związku z tym uważają, że wolno im więcej, że nie powinno się tego rolnictwa ich niszczyć. To prawda, że tam są duże latyfundia, no ale oni twierdzą, że płacą podatki, że to jednak też jest dla nich wzmocnienie. Tutaj wydaje mi się, że jest pierwszy moment. Zawiniła według mnie Unia Europejska, już nie mówię o wspólnej polityce rolnej, która sprawiła, że rolnictwo europejskie jest nie jest konkurencyjne z żadnym rolnictwem na świecie. Zostało sztucznie jakby napędzone i z nikim byśmy nie wygrali wolnej konkurencji. To straszne diagnoza, taki jest fakt. Ale też ciężko pracują rolnicy, więc gdzie to tak, błąd? No to niewątpliwie. Natomiast w momencie, kiedy zostały odcięte porty na Morzu Czarnym i nie mogli Ukraińcy do tych miejsc, co dotychczas, co przed wojną, dostarczać swoich produktów żywnościowych, głównie chodziło o zboże do Afryki, myśmy się otworzyli, ale była mowa o tym, że zostaną zbudowane tory, te szersze korytarze na Bałtyk i zostaną otwarte nowe porty. Tak. Czyli zostanie jakby zmienione miejsce, z którym to będzie to jest logiczne rozwiązanie. No, Unia Europejska, bo my żeśmy sobie z tym nie poradzili, to trzeba powiedzieć jasno, bo zostaliśmy sami. Unia Europejska powinna dać środki, potężne środki, aby ten projekt zrealizować. I wtedy my byśmy mogli pilnować, zrobić taki zamknięty korytarz, że te wagony by tam szły tylko do tego portu i były wysyłane. W tej chwili to jest, leci przez Polskę, jest niekontrolowane. Czy nie zgodzilibyście się wracać do Polski, bo wchodzi na obszar celny Unii Europejskiej. Na tym to natomiast no, ja też jednak bym zwrócił uwagę na ten punkt widzenia Ukrainy, dlatego że tam sytuacja jest bardzo ciężka. Dwa lata po, oni są poranieni. Oni są o wiele słabsi niż to było dwa lata temu, gdy odparli ten Kijów i zaczęli się jakby podnosić. I ta wizja, że zostaną pokonani, oni nie przegrają tej wojny, nie zostaną, oni przegrają, mogą przegrać wojnę, choć nie będą pokonani, będą walczyć nawet partyzantce, ale ta armia rosyjska może stanąć w naszych granicach i my też powinniśmy to rozważać, nie czyli niszcząc nasze rolnictwo, ale może na jakieś kompromisy, może coś. Ale my jednak cały czas o tym pamiętamy. Polska jako pierwsza mówiła, że to tam toczy się wojna o przyszłość Europy, tylko że w tym momencie używanie tego w tej dyskusji wygląda jak szantaż emocjonalny, bardzo niestosowny. Jest coraz gorzej. Minęło dwa lata i ich sytuacja nie jest lepsza niż dwa lata temu, tylko jest o wiele według mnie. Pytanie, kto czerpie z tego zyski tak naprawdę również w Europie? Które kraje z tego korzystają, którym jest to na rękę? Czy nie zgodzilibyście się z taką tezą, bo ja bym postawił, że tu jednak dogoniło nas użycie tematu
wojny, ale w tym kontekście inflacji, która przyszła za wojną, putinflacji, zboża, które przyszła po COVID-zie. Tak, węgla, że tutaj jednak w kampanii wyborczej podkręcano te emocje maksymalnie. Tu jest dzisiaj problem obecnie rządzących, tak, że oni mówili, wystarczy pstryk, to tylko nieudolność rządu powoduje to lub tamto. Załatwić jednym gestem, jednym obrońcy polskiego rolnictwa. No, obronić rolnictwo, to rolnicy uwierzyli, przemysł, obniżyć ceny paliw. Wszystko to w tej naiwnej narracji Donalda Tuska było hurtowym oszłabianiem opinii publicznej. Niestety się powiodło, ta żelazna miotła, określenie, którym Donald Tusk się tak chętnie posługiwał, określenie notabene stosowane przez Artura Greisera. Bo to tak naprawdę chyba żelazne siekiery. Artur Greiser w swojej autobiografii pani Epstein przywołuje żelazną miotłę jako narzędzie, którym zaprowadzi porządek z tymi Polakami w wolnym mieście Gdańsku. I to warto Donaldowi Tuskowi przypominać, bo on jest podobno historykiem z wykształcenia. Dobrze, słuchajcie, bo ale jeszcze jedno zdanie do rolnictwa, bo no, ja uważam, że rząd polski nie ma prawa w żaden sposób poddać się szantażowi emocjonalnemu, który Ukraińcy z pewną premedytacją wobec polskich interesów niestety stosują. Rząd polski jest zobowiązany artykułem 23 Konstytucji do dbania o gospodarstwa rodzinne. Istotą polskiego rolnictwa jest gospodarstwo rodzinne, którego trwałość i znaczenie dla gospodarki żywnościowej jest zapisane w Konstytucji i nie ma od tego odstępstwa, nawet jeżeli Donald Tusk konstytucję traktuje tak, jak ją rozumie. Teraz problem jest, jak pogodzić tą wartość, którą rząd musi bronić, z możliwością ataku na nas Rosji, koniecznością wspomagania Ukrainy. I to, są dwa dylematy, które trzeba jakoś pogodzić. No, ja o tym mówię, można było pogodzić w momencie, gdy otwarcie mówiliśmy Polakom, że to są pewne koszty wojny, która jest też naszą wojną. To było spójne, logiczne i prawdziwe. I tu była duża gotowość Polaków do poniesienia ciężaru czy kosztu na różnym polu. Ale jeżeli powiedziano, że słuchajcie, jest inflacja, bo Glapiński, bo rząd, bo Morawiecki. No nie ma inflacji, Glapiński sobie poradził. No tak, ale wtedy była. No właśnie. I dziś to moim zdaniem tamta kampania zbiła też. Pewnie to by słabło naturalnie, ale ten proces został przyspieszony. Ja bym jednak taką tezę postawił. Czy myślicie, że ta debata o studniach rządu, ona jakoś... no nam jakiś wniosek pozwala postawić? 100 dni rządu, 100 konkretów, 100 obietnic. Tu mocno opozycja zaatakowała, czy tak, no słusznie, no punktowała, ma do tego prawo. Ktoś wygrał tę potyczkę, ktoś przegrał? Ja za każdym razem powtarzam, że spełnione zostały te elementy w programie wyborczym, które dotyczyły zemsty, bo cały czas była mowa o programie Cela plus zemsta plus. To się powiodło. Katalog osób do ukarania. Tak, tak. I już mamy nasłanie NIK-u na ojca Tadeusza Rydzyka, podpisany bardzo uroczyście, o dziwo, przez Szymona Hołownię. Już mamy właśnie to siłowe wkraczanie do klasztorów, żeby sprawdzać, czy ewentualnie nie ma tam jakichś przekrętów, aresztowania i inne przemocowe rzeczy wobec polityków Zjednoczonej Prawicy. To zostało spełnione i dla tych, którzy są najtwardszym elektoratem Koalicji Obywatelskiej, ale nie pozytywnym, tylko negatywnym wobec PiS-u. Ja niestety obserwuję nie tylko wpisy jakichś troli czy osób bez nazwisk, ale tych, którzy są absolutnymi zwolennikami koalicji, pytanie, bardzo się z tego wszystkiego cieszą. Pytanie, na ile to starczy, dlatego że są robione też badania elektoratu. Nie kogo na kogo by głosowali, bo to jest inna rzecz, ale na ile są zadowoleni z rządu i na ile spełniają ich oczekiwania. I okazuje się, że elektorat Platformy i w ogóle koalicji, tej koalicji, która w tej chwili rządzi, coraz bardziej jest niezadowolony, dlatego że ile można... To są głosy, że właśnie jest zadowolony. To moim zdaniem jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Uważają, że będzie coraz lepiej. Ponad 50% Polaków badanych uważa, że sytuacja ich ekonomiczna się poprawi w najbliższym czasie. Żyją, nie wiem skąd, ale żyją tak twierdzą. Na jakiejś wyspie. Ja myślę, że z miesiąca na miesiąc, tygodnia na tydzień grono osób rozczarowanych rośnie. Bo są konkretne fakty. VAT na żywność. Za chwilę pójdzie prąd, niestety, co nas dotknie. Słuchajcie, mocno w bardzo czerwcu. Dziękujemy. Czego życzymy na święta? Wszystkiego najlepszego, spokoju. Tak, a przede wszystkim takiej siły od zmartwychwstałego Chrystusa i wiary w to, że zło nigdy nie da rady z dobrem i dobro zwycięży.
Ja chciałem życzyć, żebyśmy się zawsze kierowali taką złotą zasadą, żeby nie robić drugiemu tego, co byśmy sami nie chcieli otrzymać. Marek Formela? Miłości, dobra i zdrowia. Bardzo dziękuję. Dołączam się. Michał Karnowski, to był Salon Dziennikarski. Pozdrawiamy stacje, które nas transmitują bądź retransmitują. Pozdrawiamy Radio Warszawa 106.2 na Mazowszu. Do usłyszenia, do zobaczenia.